Rozdział 8. Potem Pan powiedział do Mojżesza: weź Aarona i jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan nakazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: oto, co mi Pan kazał uczynić. Witam serdecznie na kanale Zakochane w Biblii, gdzie wspólnie czytamy Biblię ze zrozumieniem. Trzy najbliższe rozdziały Księgi Kapłańskiej opisują uroczyste namaszczenie pierwszych kapłanów. 28 rozdział Księgi Wyjścia opisywał sposób przygotowania szat kapłańskich, oleju namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwóch baranów na ofiarę całopalną i kosza przaszników. Po tych wszystkich przygotowaniach nastąpi uroczyste zwołanie całej wspólnoty, która nie jest zwykłym ludem lub zbiorowiskiem jednostek, ale hierarchicznie ukonstytuowanym ciałem. To ciało składa się z różnych członków o różnych funkcjach. Jest wspólnotą świadków, jest żywym świadectwem mocy Bożej i otrzymało zadanie przekazania otrzymanych darów własnej rodzinie, kolejnemu pokoleniu, ale też wszystkim narodom. To nauczanie nie odbywa się poprzez przekonywanie do jakiejś doktryny, ale poprzez dawanie świadectwa życia świętego, a więc różnego od pogan. Świętość płynie przede wszystkim z ołtarza pańskiego. Dlatego na dobry początek cała wspólnota jest zwołana do fizycznej obecności przy ołtarzu dla uczestnictwa w liturgii pierwszego dnia nowego kapłaństwa. Dzień ten jest jak najbardziej uroczysty. Cały rozdział czyta się miło i przyjemnie, nie ma w nim większych trudności. Niecierpliwy czytelnik może zarzucić, że mamy tutaj niepotrzebne powtórzenie już znanych obrzędów, ale jeśli redaktor zdecydował się na ponowne opowiadanie, oznacza to, że przytoczone wydarzenia są naprawdę ważne i powinny być zapamiętywane. Dodatkową motywacją może być chęć ukazania posłuszeństwa Mojżesza, który wszystko dokładnie wykonał według Bożego zamysłu. Posłuszeństwo jest znakiem pokory. Mojżesz nie popisuje się w roli przywódcy. Dla dawania przykładu stara się wzorowo wszystko dobrze wypełniać. Wyobraźcie sobie wzruszenie wszystkich ludzi uratowanych z Egiptu, kiedy mogli wreszcie rozpocząć liturgię, do której się przygotowywali od tak dawna. Jak bardzo musieli czuć bliskość opiekuńczego Boga, który ich stworzył, wyzwolił i teraz rozpoczyna pracę nad właściwym celem tych wszystkich zabiegów, to znaczy nad ich uświęceniem. Coś pięknego. Skorzystajmy z okazji, aby zatrzymać się nad postacią Mojżesza, który jest głównym protagonistą tego rozdziału. On ubiera Aarona, on zażena i podnosi ofiarę całopalną, on namaszcza ołtarze. Zażena i podnosi ofiarę przebłagalną, ofiarę wprowadzenia w czynności kapłańskie, sam dokonuje gest kołysania. Mojżesz zachowuje się tak, jakby był w pełni kapłanem. Kapłaństwo Mojżesza jest jednak wyjątkowe. Z Bożego namaszczenia jest czymś więcej niż arcykapłan, skoro sam go wprowadza na ten urząd. Po hebrajsku moglibyśmy powiedzieć, że Mojżesz jest Kohen Kohanim, jest kapłanem par excellence, ponad kapłaństwem aaronowym. Mojżesz działa w wierności i kontynuacji tradycji ojców, jednak w nim dokonuje się zasadnicze zerwanie z dotychczasowym sposobem relacji z Bogiem. Już nie mówimy tylko o Bogu Abrahama i patriarchów, mówimy odtąd o Bogu Mojżesza, o Bogu, który jest odkupicielem, wyzwolicielem i uświęcicielem. Mojżesz jest w sposób szczególny związany z objawieniem Góry Synaj, z Arką Przemierza i z namiotem spotkania,
które stają się fundamentem dla dalszego życia ludu wybranego. Sam nie wejdzie do ziemi obiecanej, ponieważ jego rola na tym nie polega. Mojżesz jest postacią założycielską i niezmienną dla kapłaństwa i świątyni. Jego dziedzictwo nie będzie udaremnione poprzez przyszłe zburzenie świątyni lub wygnanie z ziemi obiecanej. Na początku Księgi Wyjścia Bóg mówił Mojżeszowi: ja cię uczynię jakby Elohim dla Faraona, a Aaron, brat twój, będzie twoim prorokiem. Mojżesz został postawiony w pozycji wyższej niż kapłan, arcykapłan lub prorok. Do proroków Bóg przemawiał przez widzenia i sny, ale z Mojżeszem Bóg rozmawiał usta w usta, tam gdzie dwa tchnienia spotykają się, tchnienie Boga oraz tchnienie Adama. Kiedy Mojżesz przemawia, Bóg przemawia. Kiedy Mojżesz czyni, Bóg czyni. Bóg i Mojżesz są nierozerwalni. Już to uznali Izraelici po przekroczeniu Morza Czerwonego. Zadali sobie wówczas pytanie: kimże jest Mojżesz, że nawet wiatr i morze są mu posłuszne? To samo pytanie zadali sobie uczniowie Jezusa po uspokojeniu burzy na jeziorze. Dalsze podobieństwo Mojżesza z Jezusem mamy w tym epizodzie, kiedy Mojżesz musiał zasłaniać twarz, bo w jego twarzy odbijała się chwała Boża. Jezus natomiast tylko raz zdjął zasłonę swojej twarzy na górze Tabor, kiedy akurat przebywał w towarzystwie Mojżesza i Eliasza. W Księdze Liczb Mojżesz będzie napastowany przez głodnych Izraelitów i powie im: gdyby się wszystkie ryby morskie złowiło, czyż będzie im dosyć? Podobnie pytanie Jezus zadał Filipowi przed rozmnożeniem chleba i ryb, akurat wtedy, kiedy Jezus wyjaśniał Żydom, że w osobie Mojżesza sam Bóg dał ludziom chleb z nieba. Żydzi domagali się wtedy znaku z nieba. Jezus odpowiedział, że sam jest znakiem z nieba. Jezus jest nieodłączny od Boga oraz od objawienia mojżeszowego. Jak to sam wytykał uczonym w piśmie: gdybyście uwierzyli Mojżeszowi, to byście i mnie uwierzyli. Na podstawie tych kilku przykładów można dostrzec wyjątkowość i niepowtarzalność postaci Mojżesza, która zapowiada wyjątkowość postaci Jezusa Chrystusa. Jezus nie skreślił Mojżesza. Przeciwnie, potwierdził ważność Mojżesza i całego objawienia synajskiego, doprowadził je do doskonałości, do pełni. W swoim zmartwychwstaniu wypełnił w sposób nieoczekiwany wszystko, co było zawarte w Torze, w tym kapłaństwo aaronowe, które przez 1000 lat pozwoliło wspólnocie wierzących na zbliżanie się do Boga. Zgodnie z Bożą obietnicą, po 1000 lat przyszedł prorok taki jak Mojżesz, obdarzony wszystkim, co Tora przyniosła za pośrednictwem liturgii świątynnej dla przygotowania ludu Bożego do godów między Bogiem i Adamem, to znaczy człowiekiem takim, jaki wyszedł z twórczych rąk Pana Boga, człowiekiem żywym, wolnym i świętym. Jezus nie przyszedł znieść, ale wypełnić wszystkie te obietnice. Tradycja żydowska uczy, że Mojżesz podczas 40 dni, jakie spędził na Synaju, kontemplował pierwowzór świątyni. Kontemplował wieczną świątynię, w której wypełniło się to wszystko, co dopiero kiełkowało wraz z liturgią synajską. Mojżesz nie ograniczył się do wyprowadzenia ludzi z Egiptu, ale wszczepił w całej wspólnocie potrzebę codziennego wznoszenia się ku Bogu rano i wieczorem, pokolenie po pokoleniu. To wznoszenie wypełniło się w pełni dopiero wraz z wniebowstąpieniem Jezusa do nieba. Jezus jest nowym Adamem, tym człowiekiem całkowicie odnowionym, żywym, wolnym i uświęconym
i jako taki może zająć miejsce po prawicy Ojca w miłości Ducha Świętego. Według tradycji chrześcijańskiej Mojżesz również miał widzenie tego faktu. Miał widzenie niebiańskiej Jerozolimy, opisanej w 21 i 22 rozdziałach Księgi Apokalipsy, która to świątynia jest oświetlona światłem bijącym od baranka. Warto jeszcze raz przeczytać dwa ostatnie rozdziały Biblii i w ich świetle przeczytać 8 rozdział Księgi Kapłańskiej, opisujący wprowadzenie pierwszych kapłanów w swoje czynności. W Księdze Liczb będzie napisane, że Mojżesz jest Amen Domu Bożego, co zostało przetłumaczone jako wierny w całym moim domu, ale co dosłownie oznacza, że przez Mojżesza objawia się prawda samego Boga. Święty Paweł w nawiązaniu do tego stwierdzi nawet, że wszystkie obietnice spełniły się w Jezusie. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Święty Jan w Apokalipsie również do tego nawiąże. To mówi Amen, świadek wierny i prawdomówny, początek stworzenia Bożego. Mojżesz jest początkiem dla Aarona. Jezus w objawieniu Księgi Apokalipsy tworzy inkluzję zawierającą całą Biblię, cały Stary i Nowy Testament, doprowadzając wszystko do pełni. Mojżesz prowadzi do Jezusa, a ta droga prowadzi przez Aarona, przez liturgię świątynną, która sama jest drogą podnoszącą ku świętości samego Boga. Jezus Chrystus oparł się właśnie na mojżeszowym fundamencie dla ustanowienia nowego kapłaństwa i nowej liturgii. Jako arcykapłan odnowił odwieczne przymierze na korzyść wszystkich narodów. To czyniąc, nie zdradził Tory, ale doprowadził do pełni zapoczątkowany ruch wyzwolenia i podniesienia ku Bogu żywemu, wolnemu i świętemu. Jezus wydobył istotę Tory i doprowadził całą wspólnotę wierzących do dawania świadectwa na jeszcze wyższym poziomie. Ta rozszerzona wspólnota stała się rzeczywiście ludem świętym i królestwem kapłanów, wypełniając obietnice mojżeszowe. Tyle tytułem wstępu. Życzę owocnego słuchania. Potem Pan powiedział do Mojżesza: weź Aarona i jego synów, szaty, olej namaszczenia, cielca na ofiarę przebłagalną, dwa barany i kosz chlebów przaśnych. Następnie zgromadź całą społeczność przed wejściem do namiotu spotkania. Mojżesz uczynił tak, jak mu Pan nakazał, i społeczność zgromadziła się przed wejściem do namiotu spotkania. Potem Mojżesz powiedział do społeczności: oto, co mi Pan kazał uczynić. Wtedy Mojżesz kazał się przybliżyć Aaronowi i jego synom i obmył ich wodą. Ubrał go w tunikę, przepasał go ozdobnym pasem, włożył na niego wierzchnią szatę, na niej umieścił jeszcze efod, opasał go przepaską efodu i przymocował go nią. Potem umieścił na nim pektorał i włożył do pektorału Urim i Tummim. Włożył mu na głowę tiarę i przymocował na przedniej stronie tiary złotą ozdobę w kształcie kwiatu, święty diadem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Następnie Mojżesz wziął olej namaszczenia, namaścił przybytek wraz ze wszystkim, co w nim było, i poświęcił te rzeczy. Także pokropił nim 7 razy ołtarz i namaścił ołtarz razem z całym jego sprzętem, również kadź na wodę i jej podstawę, aby je poświęcić. Potem wylał olej namaszczenia na głowę Aarona i namaścił go, aby go poświęcić. Następnie Mojżesz kazał przybliżyć się synom Aarona
przyodział ich w tuniki, przepasał ich ozdobnymi pasami i okrył ich głowy mitrami, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Potem przyprowadzono cielca na ofiarę przebłagalną. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie cielca, ofiary przebłagalnej. Mojżesz zabił go, wziął jego krew i palcem pomazał nią rogi ołtarza dokoła. W ten sposób oczyścił ołtarz. Całą krew wylał na podstawę ołtarza i tak poświęcił go, aby dokonać na nim obrzędu przebłagania. Potem wziął cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, i płat tłuszczu, który okrywa wątrobę, jak również i obie nerki wraz z ich tłuszczem. Mojżesz zamienił je w dym na ołtarzu, a cielca razem ze skórą, mięsem i zawartością jelit spalił w ogniu poza obozem, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Potem przyprowadzono barana na ofiarę całopalną. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana. Mojżesz zabił go i pokropił krwią ołtarz dokoła. Potem Mojżesz pokrajał barana na części i zamienił w dym głowę, części i tłuszcz. Następnie Mojżesz obmył wodą wnętrzności i nogi barana i zamienił w dym całego barana na ołtarzu. To było całopalenie, miła woń, ofiara spalana dla Pana, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi. Potem przyprowadzono drugiego barana, barana ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Aaron i jego synowie położyli ręce na głowie barana. Mojżesz zabił go, wziął trochę jego krwi i pomazał nią wierzch prawego ucha Aarona, kciuk jego prawej ręki i duży palec jego prawej nogi. Potem Mojżesz kazał się przybliżyć synom Aarona i pomazał krwią wierzchy ich prawych uszu, kciuki ich prawych rąk i duże palce ich prawych nóg. I pokropił Mojżesz krwią ołtarz dokoła. Potem wziął tłuszcz, ogon i cały tłuszcz, który jest na wnętrznościach, wraz z płatem tłuszczu, który okrywa wątrobę, a także obie nerki z ich tłuszczem i prawą łopatkę. Z kosza chlebów przaśnych, który stoi przed Panem, wziął jeden chleb przaśny, jeden placek rozrobiony oliwą i jeden podpłomyk. Umieścił je na kawałkach tłuszczu i na prawej łopatce. Potem położył to wszystko na dłoniach Aarona i na dłoniach jego synów i wykonał nimi gest kołysania przed Panem. Następnie Mojżesz wziął to wszystko z ich dłoni i zamienił w dym na ołtarzu przy całopaleniu. To była ofiara wprowadzenia w czynności kapłańskie. Miła woń, ofiara spalana dla Pana. Mojżesz wziął mostek i wykonał nim gest kołysania przed Panem. To była część należna Mojżeszowi z barana ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie, jak Pan nakazał Mojżeszowi. Potem Mojżesz wziął trochę oleju namaszczenia i trochę krwi z ołtarza i pokropił nią Aarona i jego szaty, a z nim jego synów i ich szaty. Tak poświęcił Aarona z jego szatami i z nim jego synów z ich szatami. Potem Mojżesz powiedział do Aarona i do jego synów: ugotujcie mięso przy wyjściu do namiotu spotkania.
Tam zjedzcie je z chlebem, który jest w koszu ofiary wprowadzenia w czynności kapłańskie. Tak mi nakazano w słowach, a Aaron i jego synowie będą je spożywali. Resztę mięsa i chleba spalicie w ogniu. Od wejścia do namiotu spotkania nie będziecie odchodzić przez 7 dni, aż do dnia, kiedy skończą się dni waszego wprowadzania w czynności kapłańskie. Bo przez 7 dni będziecie w nie wprowadzani. Tak jak dzisiaj uczyniono, tak Pan nakazał czynić, aby dokonać za was przebłagania. Przez 7 dni, dzień i noc, będziecie trwać u wyjścia do namiotu spotkania oraz zachowacie zarządzenia Pana, abyście nie pomarli. Taki nakaz otrzymałem. Aaron i jego synowie uczynili to wszystko, co Pan nakazał im przez Mojżesza.